ponownie rozmawiamy z panem Kazimierzem Falkiewiczem. Panie Kazimierzu, po ostatnim naszym wywiadzie został pan brutalnie zaatakowany w komentarzach i pomówiony. Jak pan to skomentuje? No jestem bardzo zdziwiony takim jakby podejściem pana Sebastiana, ponieważ ja nie jego atakowałem, tylko ja odpowiadałem na publikację właśnie w internecie, którą została zamieszczona. Jeżeli on się nie poczuwa do odpowiedzialności, że stoi za tymi wypowiedziami, no to tym bardziej jestem zdziwiony, ponieważ z tego co wiem, on jest między innymi wydawcą tego portalu, więc nie może uciekać od odpowiedzialności za słowa, które są tam zamieszczane. Jednym z poważniejszych zarzutów, który pojawi się w komentarzach, jest to, że zbierane podpisy pod akcją o likwidację Straży Miejskiej i przyłączenie Elbląga do Województwa Pomorskiego będą wykorzystane w przyszłości w akcji odwołania pana prezydenta Witolda Wróblewskiego. Czy to prawda? Jest to totalna bzdura, ponieważ te podpisy, które wtedy zbieraliśmy, to nie były zbierane przeciwko komuś, tylko były zbierane za czymś, czyli za przyłączeniem Elbląga do województwa pomorskiego, czy odwołaniem Straży Miejskiej. Było to jeszcze na długo przed rozpoczęciem kampanii samorządowej. Nie wiem, czy ktokolwiek sobie w tym momencie jeszcze zdawał sprawę, kto naprawdę będzie kandydował na stanowisko prezydenta miasta Elbląga, a tym bardziej, kto wygra. Nie mam żadnych w tym momencie takich jakby intencji, które by mówiły, że te podpisy mogły być zbierane na pana, przeciwko panu obecnemu prezydentowi Wróblewskiemu, ponieważ ja do pana prezydenta ani wtedy, ani obecnie nie czuję żadnej awersji i nie miałem powodu i nikt chyba nie miał w tym momencie powodu, aby takie kroki czynić. Proszę wyjaśnić nam, bo każda karta tego typu do zbierania podpisów powinna mieć nagłówek, jeżeli chodzi o cel zbierania. Tamta karta, które wy mieliście i zbieraliście podpisy, także miała taki konkretny nagłówek? Oczywiście, ponieważ jest to podstawą prawną, która pozwala przeprowadzać akcję referendalną. Każda taka akcja musi mieć określony prawnie cel, więc on jest wymieniony i nie może być w trakcie zmieniony, więc gdyby takie były między innymi manipulacje już w tym wypadku, to taka akcja referendalna jest z góry no, nieważna. Czyli reasumując, nawet gdyby te podpisy nie zostały zebrane przez was zniszczone, tylko mielibyście je nadal u siebie i chcieli wykorzystać do jakichś, powiedzmy, dalszych akcji, to nie możecie, ponieważ ona jest wyraźnie określona. Tak, ma pan rację. Tego nie można w żaden inny sposób wykorzystać, niż było to przeznaczone jakby w tym celu, który określała ta akcja referendalna. W komentarzach pojawia się też informacja, że istnieją nagrania, w których podobno pan tak mówi, że będzie pan chciał wykorzystać przeciwko panu Wróblewskiemu. Bardzo chętnie bym posłuchał takich nagrań, jeżeli pan Bona Kuchejda posiada tego typu nagrania. Nie wiem zresztą, czemu one miałyby służyć, a ponadto, no, czy w ogóle intencja tego nagrania, jakakolwiek by nie była, w tym momencie, kiedy ja jestem nawet osobą prywatną, nie zajmuję się żadną działalnością tak naprawdę polityczną, wypowiadam się oczywiście, jak każdy mieszkaniec tego miasta, w różnych kwestiach, które dotyczą między innymi spraw naszego miasta, ale nie jestem czynnym politykiem, więc wszystkie te takie ataki są to bezpośrednio tylko na mnie jako na osobę prywatną, która nie jest związana z żadną opcją polityczną. Chętnie będę, że tak powiem, uczciwie pomagał wszystkim tym politykom, niezależnie od opcji, jaką reprezentują, jeżeli to będzie służyło dobru naszego miasta. Czuje się pan pomówiony? Będzie pan dochodził swoich racji w sądzie? To znaczy, ja się czuję nie tyle pomówiony, ponieważ faktycznie nie było żadnych podstaw, żeby mnie w jakikolwiek sposób, w ten sposób przedstawiać. Ja się czuję faktycznie obrażony nawet prywatnie, ponieważ pan Bona Kuchejda posuwa się w swoich takich wypowiedziach, które dotykają dosłownie wad fizycznych, nie wiem, wyglądu, więc to jest absolutnie dla mnie niedopuszczalne. I zapewne będę poczynię takie kroki, które no, mają zakończyć chociażby tego typu aktywność pana Sebastiana.